Cześć! Z tej strony Smart Pro i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Dzisiaj mamy dzień 14, odcinek również 14. I teraz tak, nie wiem, czy się widzimy standardowo o 7 rano, czy widzimy się o 15 tego samego dnia. Tego samego dnia, w który został wrzucony odcinek 13 z Festiwalem Jaj. Nie wiem naprawdę, jak ja to zrobię, ale zobaczę jeszcze. Ja już przy montażu zdecyduję, czy on się pojawi jeszcze w ten sam dzień, czy już następny. No ja to już bez przedłużania oczywiście zaczynam sobie, bo wiecie. Też nie chcecie pewnie... czekacie, bo dwa razy ten sam program włączyłem. Pewnie nie chcecie mnie oglądać mojego wstępu milion razy i milion godzin. O! Krzysiu? O, tutaj. Co tam? Co tam żeś przyniósł? Widzę coś. Co to jest? Gift karot. No powiem ci, Krzysiu. Fajny gift ci powiem. Przyda się na pewno kiedyś. Dobra, mamy glimbiny. Na razie się do niczego nie przydadzą. Za dwa dni nam kalafiory wyrosną. Kalafiory będziemy zbierać. Jeden oddamy Jodie, a jeden do Community Center, bo Jodie będzie później chciała. Także co? Ja tutaj powoli zaczynam się za podlewanie i zapraszam do oglądania Prześpieszonka. Dobra, wszystko mamy podlane, łącznie nawet z Unmillet Rice, ja nie wiem, ja to po prostu już podlewam, nie wiem, czy to coś daje, czy nie trzeba podlewać, powiem wam na to, że nie patrzę na to. Dobra, mamy tutaj przepalane wszystkie rzeczy, mamy 15 ród, na razie jeszcze nic nie będziemy upgrade'ować. Na razie weźmiemy sobie ze sobą Daffodila i pójdziemy z nią do hali, bo hali ma, jak zauważyliście, dzisiaj urodziny. Tutaj wręczymy tego kwiatuszka, ona lubi to. O, ja już przekupywałem na moim prywatnym sejwie Daffodilami. Jak jeszcze nie miałem jakichś takich porządnych prezentów, jak na przykład słoneczniki. Czy co ona tam jeszcze lubi? Jakieś ciasta, takie rzeczy różne. Dopóki tego nie miałem, to ją Daffodilami przekupowałem i było wszystko dobrze. Dobra. Okej. Okay. Masz Jodis. Ona nie lubi od kiedy? Jodie. Ale gdzie jest Jodie? Tu jest. No zabrało mi z nią serduszka, bo były takie mazieje. Ej? Od kiedy? Ej, nigdy się z czymś takim nie spotkałem, żeby jakiś NPC nie lubił tego. Nie lubił Daffodila. Od kiedy to tak kurde jest? Kurde, no, powiem wam, że zostałem teraz zaciekawiony tym faktem. Hali będzie wychodzić o 11, czy chyba idzie? No, trafiłem w sam raz. Chodź tutaj. No. Mamy już dwa serduszka, tak samo jak z Vincentem. A jeszcze wejdę do domu jeszcze raz, może... O! Jest scenka. Zawsze czyszczę te cushions, nie wiem, co to znaczy naprawdę. Teraz twój ruch na ten tydzień, twoje sprzątanie, teraz twój czas. Jesteś zbyt dziecinna.
że no, ogólnie ona nie chce sprzątać w domu. I tutaj chyba o to właśnie chodzi. On ma nazwę, wiesz? Bo ona, Hali od początku nie pamięta naszego imienia jeszcze. Jak mamy 4 serduszka, 6, to już zaczyna pamiętać. No, jest tutaj problem. No mamy to rozwiązać. No dobra. A pod poduszką, kaszyc to chyba takie pod sofami, pod poduszkami, coś takiego. Tylko... Tylko, że ona czyściła. Stop. Przestańcie się winić. Nie wiem, czy to jest winić słowo, czy kłócić. I posprzątajcie to. Hali, dlaczego to nie może być twoja weekendowa, weekly. Nie weekendowa, tylko tygodniowa praca. Albo Emily, jak to się nazywa? High Road. Bądź mądrzejsza i to zrób. Mi się wydaje, że druga opcja, wam powiem chyba. Dobra. No, chyba dobrze podjąłem decyzję. Mam nadzieję, oczywiście. Dobra. I teraz tak. Pójdziemy sobie do Marni jeszcze, żeby sprawdzić, czy jakieś dobroci tam wyrosły. O! Kolejna scenka. Śmierdzi. No bo to kanały. Też żeś się spodziewała. 3 kropki. Zablokowaną chcę eksplorować. No to sobie nie poeksplorujesz niestety. Gunther ma kij. No to wiemy. Wiemy to, że on ma kij. Dostaniemy klucz chyba jak 70 rzeczy do muzeum oddamy. No, ona widziała jak z tych, jak z kieszeni jej wypadł ten klucz właśnie. Aha. Jakieś potwory. Potwory i potwory. Jakieś czary się odprawiają. Dobra. I teraz my idziemy. Odważniaki. Idziemy. I... ten śluz żeśmy jeszcze wdepli, Jezu. Aha. My też żeśmy się wystraszyli. Ciekawie wam powiem. Dobra. Dandelion, już to widzę od razu. W takim miejscu jeszcze chyba nigdy nie zobaczyłem ani jednego kwiatka. Ciekawie wam powiem. I od jutra. Bo od dzisiaj jednak nie. Od jutra jest festiwal, znaczy nie festiwal, taki okazja, co ludzie robią. Ale taki okres, w którym na krzakach rosną salmoberysy, takie jagody. I właśnie je można zbierać, jak się potrząście krzakiem. I one spadają. I jak mamy... O! Jeszcze ta, siekiera Robin. No dobra. Mamy los siekiery. To pójdziemy jeszcze nawet do Robin. Niech będzie. No i co ja mówiłem? No właśnie, że jest ten sezon i można zbierać te truskawki. I jeszcze jak mam trzeci poziom foradża, to możemy zbierać podwójną ilość. Czyli jak potelepiemy krzakiem, to wypadną nam 2 salmobersy, a nie 1. No my się zaliczamy, bo mamy już trzeci poziom, także myślę, że będzie dużo zbiorów na pewno. Muszę to sobie rozwalić motyką niestety, bo nie mam nie mam niczego innego. Dobra. O, cyganka jest. Zobaczę, ale no wątpię, że coś było. Cranberry. Starfruit. No ale Starfruit nie potrzebujemy. Trench Boon. To nawet nie wiem, co to jest. To jest jakiś wafelek, rożek. Nic nie ma ciekawego, co by mnie tutaj zainteresowało, wam powiem. Idziemy sobie do lasu. Naszą taktyką. Ja wiem, że to jest oszukaństwo lekkie, ale... O kurde! Wiksa! Wiksa się dzieje znowu. Dobra, na dole coś? Nie ma nic. A idź pan. Idź pan ode mnie. Czekajcie, przepraszam za te wiksy. Zaraz tutaj...
Wychodzimy z tego miejsca. Proszę, popatrzę. Dobra, idziemy. Do widzenia, do widzenia. Tyle mnie tu było. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No. Teraz krzesełko przestawiamy, wracamy i jesteśmy. Teraz idziemy tak, odnieść rzeczy. Możemy zjeść te odniosy w sumie też nawet. Powiem wam, żebym zjadł. Dobra. Jeszcze te 4 zjem. Żeby mi trochę energii podrosło, to może sobie coś porobimy. Pójdziemy do kopalni, o! Dawno nie byliśmy. Dla mnie dawno to jest 2 odcinki temu. Dobra, ta jest tutaj, liczy. Ona się pomyliła, meset ona. Dobra, idziemy z tą siekierą do Robin. I do kopalni chyba. Będziemy marszować. Marszować, wymarszować. Jak to się mówi? Maszerować, o, maszerować. Dobra. Tutaj jest wolne? Jest wolna. Dobra. Powiem wam, że ładna tansza farma. Jutro parsnipy, green beany. I te... Oj, spring seedsy wyrosną. Spring seedsy są... Spring seedsy. Źle mi się mówi takie słowa, bo słuchajcie, no mam te słuchawki. Jak wiem, będę na nie narzekał, ale no... Na pewno się przyzwyczaję. Już trochę długo i trochę lepiej mi się już nagrywa. Bo już trochę nie, mam na głowie te słuchawki. To myślę, że jak najszybciej się do tego przyzwyczaję. Już nie będę musiał wam tutaj wymaczywać, jakie to są złe słuchawki. Znaczy złe nie są. Ja tu nie mówię, że te słuchawki są złe. Bo są to oczywiście JBL-e. No, jak wiecie, JBL, firma JBL ogólnie. Produkuje... No i patrz. No i robaki się pojawiły, jak ja nie mam motyki. Tak jest zawsze. No ale w każdym razie firma JBL jest bardzo spoko firmą. Także jeżeli planujecie kupić jakieś słuchawki albo jakieś głośniki, które właśnie ja od niedawna sobie kupiłem taki głośniczek. On jest niebieski, słuchajcie. To jest taki normalny głośniczek, że możecie go, nie wiem, podpiąć do telefonu albo do czego innegokolwiek i normalnie puścić albo muzykę, albo jakiś dźwięk, albo co innego, nie? To polecam tą firmę bardzo, od serca. Kolejne robaki, ja tu nie wytrzymam psychicznie zaraz. Dobra, jeszcze tutaj sprawdzimy, nie ma nic. Także firma jest ogólnie spoko, polecam. A my idziemy do kopalni. Ciekawe, co nas tam spotka dzisiaj. Jak myślicie? Duchy, potwory, jakieś stwory? Dobra, tu mamy jezioro, w ogóle tam jakieś ryby ghostowe pływają. No to może kiedyś się tu wbierzemy na połowy. Co? Dlaczego ja w ogóle połowy mówię? Na ryby po prostu. Czekajcie, bo koper jeszcze jest. Koper jest przydatny mi bardzo. To ja bym sobie go tutaj wykopał. Dobra. O! Grzybek. Grzybek się przyda. Grzybek się przyda do Exotic Foraging, no właśnie. Będziemy mogli to oddać i będziemy mieli o jeden przedmiot mniej. Earth Crystal. To się też przyda. Do majonezów, do serów i tych spraw. Oczywiście do maszynek, nie do majonezów. Takich już przerobionych. Dobra. Kurde. Nie da się w ogóle nic tu, kurde, znaleźć. O! No dobra, jeszcze tego uwalę, bo się sam prosi. Dobra. Chodź, tatu. Ale tu będzie wysypisko. Dzień dobry. O, rice shoot. Może będzie kolejny ryż, będziemy mogli posadzić. Jak wrócimy. O, jest ten digacz. Digger, czy jak on się tam nazywa. Chewing stick. A, pamiętam ten żart. Co się śmiałem z tego. Na poprzednim sezonie jeszcze, że to jest patyk do rzucia. Patyk do rzucia. Ja nie wiedziałem, że są patyki do rzucia. Myślałem, że to tylko gumy do rzucia są. Bo jeszcze wtedy grałem na polskim tłumaczeniu moda, ale powiedziałem, że i tak w głowie przemyślałem, że w sumie
Po angielsku mi się lepiej gra w tą grę. O, i Hartwood. Hartwood się, też się przyda. Jak najbardziej. No, uznam. O, kolejny Digger. Może być. I tu na takim samym poziomie chyba to nawet wziąłem ten patyk w tamtym sezonie. Ogólnie nie polecam oglądać tamtego sezonu mojego poprzedniego, bo nie dało się oglądać. Ale to wtedy jeszcze nie rozumiałem w ogóle kariery YouTube'a. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, o, no to ja się zwijam, do widzenia. Okej, 25 piętro. Robaków mamy w ciul, także ja je jak najszybciej tutaj. Kamieniu mi się za... No drabinę mi dali, że... No, kurde! Patrzcie, ile mu życia zostało. I drabinę specjalnie dali, żebym nie mógł przejść. A teraz jak drabiny nie potrzebowałem, to oni dali drabinę. Kolejna drabina, ty no. To jest już specjalnie zrobione. Na złość. To jest na złość już zrobione. Dobra, idziemy do niżej. Tamten w ogóle gdzieś poleciał, ten robak. Nie wiem, gdzie on poleciał tam. Nie obchodzi mnie to, szczerze wam powiem. Dobra. A, do Robin mieliśmy iść. A. Kurde, mijałem Robin, jak jestem głupkiem. No ale mówiłem o JBL-ach i tych sprawach. I ten, i chyba zapomniałem właśnie. Się musiałem skupić na tym, co mówię. Dobra. Dzień dobry, tutaj mamy robaki. Może przejście? Nie ma przejścia. Szkoda wam powiem. Teraz jak przejście potrzebuję, to nie ma przejścia. Przecież wiadomo, tak działa życie, jak zwykle. Chociaż odmiana nie może występować, chociaż raz. Zawsze musi być tak samo. Dobra. Kolejny ryż. Ty, ile ja tego ryżu tutaj na zdobędę? Dobra. Kurde. Dawać przejście. Kurde. 15, ja już... Dobra, czekajcie, zjem te. Dam jeszcze sobie szansę, może jeszcze znajdziemy to przejście. Zjem dwie te, oniony. Kop dalej. Już musi być gdzieś to przejście. Czekajcie, ja mam bombę. Walniemy bombę. Ty. O, no i widzicie, jest przejście. Dobra. Cześć, robak. Dobra. Tam mamy dużo kwarców, to ja się tutaj wybiorę. Kwarc jest spoko. Z kwarcem można dużo rzeczy zrobić. Między innymi sprinklery na przykład. Już później. Gdy będą nam przydatne. Kolejny kwarc, dobra. O, widzieliście ty. Zabiłem go jak już był niebieski, jak już się przemienił. Ciekawe. Ancient Seed. Kolejny Ancient Seed. To sobie od razu, słuchajcie, zrobimy tą Ancient Paczkę. Że już mieliśmy przerobione to, żeśmy już nie musieli tego przerabiać w domu. Dobra, tutaj musimy rozwalić. Zmuszają mnie już po prostu. Dobra. No i to znowu dalej nie ma przejścia. Kurde, jak wcześniej potrzebowałem jakoś przejścia, to nie było. Znaczy, czekajcie, co ja właśnie powiedziałem? Jak ten, jak nie potrzebowałem przejścia z tymi robakami, co walczyłem, to aż dwa się zrobiło, a tutaj teraz potrzebuję i nie ma. Ech. Już nie wiem, co ja mam mówić do was w takich chwilach. No, halo? Halo? W którym kamieniu będzie? W ostatnim? O, no dziękuję. Państwu, naprawdę. Czekajcie. Już zjem tego oniąca, wezmę to na szybko i spierdzielamy. Uciekamy. Teraz, w tej chwili. Run, bitches. Kurde. Szybko. Lecimy. Teraz tu. No, jest 12:40. Jak myślicie, dojdziemy czy nie dojdziemy? Ja stawiam, że dojdziemy. Jakimś cudem może. Chociaż to jest też niemożliwe w sumie, trochę. Ale mam nadzieję, że się trochę mylę.
Pierwsza. Na pewno. No, jesteśmy już tutaj. Musimy dojść. Śmiałbym się, jakbyśmy nie doszli. Ale jest opcja, że może tutaj coś porosło i nie mamy odpowiedniego narzędzia. Nie, wszystko jest odkryte. Dobra. Rzucam koper. Jezu! Wiksy! Wiksy się dzieją! Albo? To ja nie wiem. Może jeszcze tutaj zdążę, może? Czy już nie zdążę raczej? Dobra. Dobra, włożyłam. Patyk do rzucia, ryż się posadzi jutro. Kurde. To wrzucimy tutaj. I weźmiemy jutro rzeczy do muzeum, bo jutro pójdziemy sobie do muzeum. Oczywiście, że nie będę miał jakichś innych planów na jutro. Dobra. Także tak. Ryż się posadzi jutro, siekierę oddamy jutro i jutro idziemy do muzeum. A ja idę spać. Dobra. Idziemy spać. O! Zaczyna się. You can find some berries today. No i zobacz ta. Raj. Czekajcie. Jestem ciekawa, czy będą... Dobra, jest jeden złoty. Jeszcze trzy. Czy jeszcze dwa z tym złotem. Są dwa złote. Serio, wy mi to robicie? To jest na złość. No i patrzcie, jednego mi brakuje. To jest jakiś żart. To jest jakiś joke. Normalnie. Zobaczcie, jak będziemy jutro zbierać. Patrzcie. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Granny coś tam chce ode mnie. Ta, babcia Ewelin. Ale to oczywiście już w następnym odcinku, bo 14 dzień się zakończył właśnie w tej chwili. Jutro będziemy najprawdopodobniej zbierać maliny i zbierać te soczyste, te rośliny i będziemy je sprzedawać chyba. Nie ma sensu już według mnie sadzić po raz drugi, bo 22 nam wyrosną dopiero te seedsy znowu. A ja wiecie, że nie mam cierpliwości za bardzo i nie chcę mi się tego drugi raz sadzić, ale co? Ja bym Smart Pro, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, a ja się z wami żegnam. Pa, pa!